To jest Zdrój Niedźwiedź. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić kiełbasę domową w szynkowarze. Nie będę podawał dokładnych szczegółów, ile tutaj przypraw daję, bo każdy sobie po swojemu to zrobi. Ale potrzebujemy szynki i boczku. Najlepiej ze skórą, a nie ze skórą. Najpierw trzeba zmielić to wszystko, żeby zaczęło to wyglądać. Także biorę się do roboty. Część mięsa trzeba będzie zmielić, a część pokroić w kostkę. Wtedy fajniejsza kiełbaska wyjdzie. To córeczko. Ten kawałek akurat postaram się w kostkę ładnie wkroić. Taka kosteczka w zupełności wystarczy. A reszta w paski, żeby maszyna mogła to ładnie zmielić. Dobra, odpalamy potwora do mielenia. Ładnie zmielone. Także teraz zaczną się przyprawy. Najpierw trzeba to wyczyścić. Dobra, teraz najważniejsze przyprawy. Ja stosuję swoje ulubione. Papryka.
Kurkuma, nie za dużo. Pieprz czarny. Czosnek granulowany. Sól peklową. Niekoniecznie musi być. Majeranek. Tymianek. Do tego jeszcze sól. I tyle. Doprawiamy według swoich potrzeb. Dajemy soli. Tutaj jest 1,5 kilo. Gdzieś dam. Tyle. Też nie za dużo, bo będzie za słono. No. Uparte. Kurkuma daje tyle, 3/4 łyżki. To jest papryka słodka, daje pełną łychę. Znowu opakowanie, naciąć. Czosnku nigdy nie żałuję. Jest zdrowy. Też łycha. Tymianku troszeczkę, nie za dużo. Też jest pół łyżeczki. Majeranku też nie za dużo. I najważniejsze, żeby nie przesadzić z solą peklową. Bo jak zacznie za dużo, to będzie smakowało samą chemią. Tyle. To najbardziej służy tego, żeby zakonserwować tą kiełbasę, co robimy w szynkowarze. Posprzątam i zacznę mieszać to. Mama się kąpie. Dobra. Ładnie mieszamy teraz. Mogłaby być lepsza, trochę większa miska, ale niestety nie mam takiej pod ręką. Pani musi przejść w każdym miejscu. Ładnie wymieszane, widać tutaj kawałki marchwi. Ładnie pachnie, możemy posmakować. Dobra. To jest szynkowar. Zasada polega na tym, że tutaj wkładamy woreczek foliowy. Ręce mi się trochę ślizgają. Ładujemy mięsko. Przygniatamy taką przykrywką ze sprężyną i zakręcamy.
wkładamy tutaj wszystko do wody i grzejemy to, nie przekraczając 80 stopni, tak długo, aż mięso osiągnie około 80 stopni. Proste. Biorę się do roboty. Najpierw folia. Ciężko było włożyć, teraz ciężko będzie zdjąć. Z tymi rękami to idzie bardzo ciężko. Dobra, zapewne spytacie się, co z resztą mięsa zrobię. Z resztą mięsa zrobię sobie klopsiki. Mimo, że to są takie duże kawałki, to i tak będą fajne klopce z tego wyjdą. I tyle w temacie. Na wolnym ogniu. Ja tam daję to na 2 godziny, żeby tak 80 stopni osiągnęło średnio. Ale termometrem sprawdzam w środku. Kiełbaska ładnie się zrobiła. Szynko ważę. Teraz ładnie musi ostygnąć. Temperatura będzie pomału spadała. Wsadzę potem wieczorem ją do lodówki. A rano wam pokażę, jak to wygląda. A w międzyczasie też zrobiłem tutaj kulki mocy. Jak widać, są zrobione. No, wyciągamy z lodówki. Zobaczymy, jak mielonka wyszła. Galaretka. Nie wiem, czy to widzicie. Tak to wyszło. Super. Piękne. Dokładnie to tak. Piękny kawałeczek. Niesamowity smak. To tyle, jak zrobić własną kiełbasę, mielonkę.
Mm-hmm.